Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Liberation. Pada, ja jestem Sebek. I witam was w kolejnym odcinku. Co się zmieniło? To co widzicie od razu na pierwszy rzut oka na pewno to jest nowy strój asasyna. Strój asasyna, który otrzymałem po wykonaniu akcji, po zabraniu wszystkich monet asasyna. Nazywa się Bayou Hunter. Natomiast po wykonaniu, po zabraniu wszystkich znajdziek związanymi z postaciami, czyli kamienie, kamienie laleczki wudu i właśnie na monetę asasyna, wykonałem tą uplayowską akcję Persona Collectibles. No teraz idziemy do kolejnego wspomnienia, także... O Bayou. Tak to już czytałem, mniej więcej... Nie pamiętam, czy to było na nagraniu, w każdym razie przeczytam to jeszcze raz. Żeby zmusić swojego mentora do wyjścia z ukrycia... nie, chwila. Ona odkrywa spisek, który ma wyciągnąć naszego mentora z ukrycia. Avelyn wraca na bagna, żeby odzyskać zaufanie Agaty i jakby odmówić poddania się, odmówić wycofania się z działalności bractwa. Mniej więcej tyle to znaczy, ja zaraz wrócę. Tylko udać się do wspomnienia i zacząć grać. Wspomnienie jest tutaj. Tu jest ta misja przemytnicy. Także ja ją sobie zrobię po tym między nagraniami. Zobaczcie, to jest tak naprawdę, chyba wykonam wszystkie już misje poboczne, bo jest i w sumie wszystkie misje związane z biznesowymi rywalami już wykonałem. It is going to cost you. Wszystkie zadania związane z rywalami biznesowymi. Związane z rywalami biznesowymi wykonałem. Tak przynajmniej mi się wydaje. Że i na bagnach w mieście. Także wszystkie sklepy już chyba należą do mnie. Natomiast co zostało mi jeszcze, to zadania z cyklu plot, czyli spisek, zadania, które są kontraktami dla zabójcy, dla asasyna Właśnie, plot to są chyba zadania albo dla niewolnicy, albo dla damy. Chciałbym zobaczyć, tak, no nie są dla asasyna. Ci przemytnicy są zadaniami dla wszystkich, a tą kontrakty, jak sama nazwa wskazuje, są tylko dla asasyna. Także to będę, to zrobię między odcinkami, tak żeby mieć jak największy procent gry. I tak naprawdę już w końcu skupimy się tylko na tej. Już tylko na... na fabule. W tym, co nagrywam. Dobra, zaczynamy coś tam z wód, zaczynamy wspomnienie. Ok, będziemy tropić Agatę. O świt, znaleźć go w 1 minutę, to jest zadanie poboczne. Dobra, tutaj bieg tędy. Tam je, tam był. Dobra, znaleziony. Trafiłem do niego. Agaty! Who are you? You look like a faithful student I had once. Long ago. She no longer exists. Mentor, I know you have doubted me. But please, my absence has not been in vain. Look what I found. You should have left it where it lay. Do you have any idea
of its purpose or power. I was hoping you could enlighten. Had you not insisted on dredging it up, no one would need to know. Remove it from my sight. Bury it and forget the spot. Grind it into powder. Plant it under an alligator nest. Let me never lay eyes on it again. Very well. I had thought you would accept it as confirmation of my loyalty. Someone told me you were looking for it. You should not allow gossip to infect your mind. Now be gone. Not before I warn you, Mentor. You are not safe here. Have I not been telling you this for years? Useless child. This threat is new and very real. A man, Vasquez. I am aware. He bribes Spanish troops. But I already have plans to outwit them. I will use their superstition against them. Let me help. I know I cannot stop you. You will see. My loyalty is real. Very well. Listen closely. See if you can follow this plan. I have planted signs, which our dear European friends find terrifying. If you are able to follow the instructions, you may tail them from sign to sign and eliminate them silently, giving the appearance of a voodoo curse. And then? A curse may frighten them, but will it be enough to stop the flow of new recruits? More questions. I thought you were here to help. Ah, silence at last. Go now before you spoil this moment. On jest na nas obrażony, co widać bardzo, bardzo. Ale to za nie wydaje się interesujące. Dobra. Cóż teraz? Teraz idziemy do celu. Bez jakiegoś dodatkowego zadania. Okej, dobra. Zajmiemy się tym teraz. Okej, tu się zaczyna jakaś strefa zamknięta. Zobaczymy, co się będzie działo. Jak się spadywa. Chwilowo chyba nie mam żadnych zadań pobocznych, żeby się nie wyświetla. Po prostu mam iść do celu. Find the vantage point and wait for the patrol. Jakiś punkt. Nie chodzi o punkt obserwacyjny. Wyskakuj z tej gałęzi. Co tu się teraz będzie działo? Aha, rozumiem. Żołnierze. Look! It's... How childish can you be? It is nothing. What are you doing? What do you think? I'm removing it. You can't! We'll be cursed! Oh, we'll be cursed. Truly, I'm terrified. Czego trzeba będzie zdjąć? Dobra. To zróbmy to. Ciep. It's true. Move out. It's not safe here. Co z tym? Follow the patrol unnoticed.
Dio santo! More voodoo! Kurna. It's true! Coś się zbugowało. Move out! It's not safe here! Dio santo! More voodoo! Deserter! Come back! I will kill Marshall! Why did he die? Whoa, to się robi grubo. Keep moving, man! And this time, keep your eyes open and wait about you. May God watch over us. Co się tutaj się dzieje? Aha, dobra, już bym ciekawił. Dobra. Interesujące, ale widzę, że trupa nie ma. Idziemy do następnego zadania. Okej, zaraz otworzę, bo tu ktoś dzwoni. Dalej do tego, dalej do wspomnienia, gdzie ono tym razem jest. Sant'Angelo. Nie tak daleko w sumie. Dobra, zaraz jeszcze.
nic jeszcze nie robiłem. Szybko ostrza. Nie podoba mi się teraz bardziej postać. No nie, jest ta zbugowana wyspa. Nie wiem, może. Bonjour, smugglers! Evelyn! It's been a long while. Too long. Listen, have you noticed any unusual activity on the bayou? Other than ours, you mean? We have been noticing rather a lot of men in Spanish uniforms. Although I would question both their manhood and their allegiance. They've been bribed by a man named Vasquez. He works for the... Vasquez? Sacre bleu, I know his name. I heard soldiers talking. He plans to divert a supply ship tomorrow. Unless we divert it first. I like how you think. Have I not said it before, Elise? I love how she thinks. I'm in the mood for a diversion myself. If I may make a suggestion. The lighthouse on Lake Pontchartrain. If you tamper with it, perhaps that ship may never reach her berth. Roussillon, I like how you think. Have I not said it before, Elise? I love how he thinks. Super. Taka uprzejmość. Ale ten strój jest genialny. Ten strój bardzo mi się podoba. O Jezu. To będzie ciężkie. W wodzie będziemy pływać. Nie bardzo mi się to uśmiecha. Tu jest masa strażników. Muszę dostać o tam. Tak, jeszcze więcej uwagi przyciągnę. Jezu. Szybko. Dobra, w sumie to może nie być aż takie trudne. Trzeba będzie szybko dość przemykać. O! Okej, dobra, tu się schowamy. Tu się schowamy i przebiegniemy teraz. Dobra, oni... Jak sztuczna inteligencja w tej grze jest idiotyczna. Trzeba to wykorzystać. Teraz tak, on przejdzie. Oni też przejdą. Pójdziemy teraz za tą chatką. Nie patrzysz na mnie. Dobra, teraz podbiegniemy do tego tu i schowamy się w ścianie. Dobra. Tutaj już zabezpieczeni. Przez to... Op! Ciebie tutaj nie przewidziałem. Chwila. Mogę go przecież ogłuszyć. No ej, to nie było zabójstwo. Dobra. To jeszcze raz, trzeba będzie znaleźć jakiś inny sposób, by się go pozbyć. No także co, znowu się skradam. Tylko teraz szybko dobiec do tych krzaków. A to nas zauważy, ale to w sumie... Na tych krzaków. W sumie dobra, tu są cały czas jedne i te same krzaki. Czy jak bardzo uda mi się dojść od... Ten się nie rusza. 8000. Mogę przejść tędy. Mogę
Nawet nie ma wody, dobra, to przejdziemy. Teraz tak, my przejdziemy za tym domkiem. Nas nikt nie widzi. Dobra, teraz do tych krzaków. Ja się schowam w gałęziach do drzewa. Tu jest strażnik. Dobra, to poczekamy, aż on zrobi, co ma zrobić, i sobie pójdzie. Aha, dobra, on sobie nie pójdzie. Będzie szedł w moją stronę. W tym momencie już chyba jesteśmy bezpieczni, także w tym momencie już jest chyba pozamiatane. I tu się chyba nie trzeba martwić, jeżeli nie zrobię jakiegoś głupiego błędu. To powinien być spokój. Dobra, okej. Tędy do góry, tu do góry i raz będziemy się kręcić. Dobra, na tym etapie już chyba powinien być spokój. Okej, wejdziemy teraz na ten balkonik i potem drabiną do góry i... gdzie koniec, tylko jeżeli na drabinie ktoś będzie, to wtedy będzie problem trochę większy. A wygląda tak, jakby ktoś był. Shit. Właśnie. Trzeba wchodzić jeszcze raz, to wszystko ma. Okej, ale przynajmniej samo przejście tutaj do latarni nie jest trudne. Tylko, że właśnie. Mam już nas gdzieś. Tutaj krzakami pójdziemy. Szkoda, że nie zabijanie wchodzi, też nie można ogłuszenia nikogo. Trochę utrudnia grę. Dobra, w sumie tego mam gdzieś. Dobra. Tutaj mam te gałązki. Już do krzaków i przejdziemy za ten drzewkiem. Ta trasa już jest dość znana. Teraz za chatkę. Za chatką się skitramy do krzaków i do sian. A teraz tu i czekamy, aż sobie załatwi, co ma, i pójdzie. Jeszcze muszę pomyśleć, jak wyrolować tego strażnika, który jest na tym, który jest na wieży. Sobie pójdziesz, tak, że będę mógł mieć ciebie gdzieś. Dobra, okej. Na tym etapie na dole już nie mam problemu z nikim. Tylko zostaje mi strażnik na górze, który jest dość problematyczny. Także od razu idziemy w tą stronę. Mamy nas gdzieś ci strażnicy. Teraz do góry. I będziemy krążyć teraz. Tylko właśnie, jak teraz wyrolować strażnika, który jest na górze? Spojrzę się do góry. Teraz też się nie spojrzę do góry, to trochę słabo. Dobra, także teraz. Strażnik. Może posilmy się mapą. Strażnik musi zacząć krążyć.
raduj się na górę. Szybko, szybko, szybko. Do not swim. I interakcja. Okej, dobra. I co teraz? Rozumiem, że to będzie się obracać w wolnym kierunku. Bo w ogóle zgaśnie. Dało radę, chociaż nie było to zbyt łatwe. Okej, dobra. Ja myślę, że zrobimy ostatnie zadanie już w tym odcinku i będziemy kończyć. Are you drunk already? Were you? Dobra. A ci bohaterowie, wracili ta para tych... Evelyn! You've done it! The ship is stuck in the mud! Now you will reap your reward. And I will cut baskets down to size. And then we celebrate! Evelyn, I'll gather my men. We'll meet you at the ship. And the plundering will begin! Mot, Boże, mit, Elisech, Lucilio. Ja to fajnie też. W sumie widziałem, że mój statek wrócił, także myślę, że mogę go wysłać w kolejną podróż. Może tam płynę, aż pójdę. Wyślam statek w podróż i to będzie koniec odcinka na dzisiaj. Dobra. I statek, jakieś dwa statki płyną. To jest Jupiter. Dobra, to myślę, że to po prostu z żelazem. Ze stalą właściwie. Do... Porto Perens i coś jeszcze, jakiś statek tutaj za 12 minut będzie, gdzie Sevilla. Szczególnie dwa statki płyną. Teoretycznie. Okej. Moja postać jest tutaj. Wydaje mi się, że mogę płynąć w tą stronę. Zatem nie widzę tego punktu, gdzie mam dopłynąć, więc może po prostu skupmy się w tym, co pokazuje mapka. Szczerze mówiąc, wygodnie będzie mi po prostu iść lądem. Może te kajaki, wysiadanie z nich jest zbugowane. Okej, że ciśniem dalej. O dobra, mamy tego. Wiem, bo to już się nie zajmiemy. Tak, ja muszę się rozbroić.
Dobra, i jesteśmy na miejscu. Elise, are your men ready? Ready? They can barely contain themselves. Please, help me do something about those guards before our men rush this ship and get shot full of oil. Keep to kill the Spanish soldiers. Dobra, trzeba ich po prostu zabić. Was, nie was. Was. O! Dobra, jeden już. Carry to crate yourself. Dobra, gdzie mamy iść? 47 metrów. Dobra. Mam zadanie poboczne, jest przenieść dwie skrzynki samemu. Po prostu zajmijmy się tym. Dobra, jedna. Aha, czyli to nie jest tak trudno. A nie, dobra, okej. Okay. Jedną mi już zaliczyło. Widzę, że tutaj zbliżają się dwaj strażnicy już. Jeden już. O, to są ci. Dobra. Okej, okay, i tutaj jeszcze jeden. Kill streak. O, shit. Nie wiem, nigdy tego nie używałem. Dobra, podnieś obiekt. Avelin de Grumper. Dobra, to. O, shit. Czyli trzeba zabić tych. Dajcie mi blowpipe. O, widzę, że teraz strzałki zaczęły mi się automatycznie ten. Automatycznie uzupełniać. To interesujące. Da, natomiast... Dawaj. Dobra. Ja to wezmę. Teraz przenieśmy te dwie skrzynki i możemy się zająć już bronieniem przemytników. Jedna. No, długo się wczytują te skrzynki, że długo zalicza, że się zostały przeniesione. Coś irytujące. Dobra. I strażnicy biegną stamtąd, to na razie powinni oni sobie poradzić. O nie, o nie. Dajcie mi bić w takim. Tego dajcie mi bić. Daj mi to. Ja to wezmę i będę miał już dwie skrzynki przeniesione, także mogę się już zająć walką. Dobra. Okej, okay, zadanie zaliczone, poboczne, także już możemy zająć się tylko i wyłącznie walką. Już jest przeniesionych 5. Okej, okay, idą strażnicy. Że zaraz trzeba będzie ich bronić. Okay. Najpierw zabić tego najlepszego. Mieć przy sobie. Okej. Dobra, i posprzątane, także spoko. I ostatnią skrzynkę już mogę. Dobra, idę już ostatnie skrzynki, także spokój. Dobra. Osiem i dziewiąta już też pewnie idzie. Okej, okay, chwilowo jest spokój. I cutscenka.
tego kamienia poza misją, a już chcę to zrobić. Także, dobra. Skończmy to i... Pięknie to zrobili, pięknie tutaj jest. Aveline, you have returned. Mama, you're not afraid of me. Aveline, I have passed more years missing you than mothering you. If I cannot know you now that you are returned to me, then why have I waited all this time? My love is stronger than my fear. You are no assassin. You are my daughter. Will you ever understand why I had to leave? Oui. You thought your life was in danger. Your father made me free, but I could never be free in Nouvelle-Orléans. Not with the assassins watching. Are you free here? No. I traded one enemy for another, and they will not rest until they have what they seek. The missing shard of the disc. As long as it is here, I will always feel their eyes on me. But if someone were to remove it, someone strong and resourceful... I might know someone like that. If you see her, please give her this map and let her know about the old canoe that remained in the cenote after our last expedition. Tell her to go quickly. Somehow they are watching. If she was to be discovered, we would both... Fear not, Mama. You will know peace soon. Ona ma węża na karwaszu. Dopiero to zauważyłem. Okej, okay, teraz tak. Dobra. Trzeba będzie przejść, widać, przez całą tą misję. Odcinek będzie długi. No cóż, nie narzekam, bo w Asasyna fajnie się gra. Dobra, natomiast ja bardzo chciałbym znaleźć ten kamień. I on gdzieś tutaj musi być. Także gra mnie prowadzi trochę za rączkę. Dobra, to nie był najlepszy pomysł. Gra mnie prowadzi za rączkę. Na razie nie ma tego dysku. Jejku. Śliczny. Dobra, po prostu będziemy sterować, więc Aveline pewnie będzie sama płynąć. Dobra, oka. Czytaj dalej te same zasady. Okej, teraz tak, zastanawiam się, co tu będzie, bo tu się zaczyna robić ciekawie. Tu już nie będę przyspieszał, bo... Dobra. Właśnie. Tu muszę inaczej się sterować myszką i strzałkami. Dobra, ale robi się interesująco, robi się ciekawie, robi się dynamicznie przede wszystkim. Nie ma jakiegoś celu, żeby kajak stracił, nie wiem, mniej niż pół życia tylko. Dobra. O. W sumie nie bardzo na tym etapie mogę hamować. Wow. Matka po prostu. Może i Assassin's Creed Liberation to tylko konwersja z tego, z PS Vita, ale tu jest ślicznie. Po prostu. Jak przez całą grę nie doceniałem graficznie, tak Meksyk bardzo mi się podoba. Meksyk jest zrobiony idealnie. Meksyk jest skalowo, szczególnie te właśnie sekwencje, gdzie one się gdzie jakby one są... Właśnie paradoksalnie sekwencje liniowe podobają mi się najbardziej z całej gry. Ostrza, ja to jest moja preferowana broń zawsze. Dobra, trzeba będzie się wspiąć po to.
Okej, dobra. Teraz tak, pewnie tutaj. Nie, no po prostu genialnie to wygląda. No to otoczenie, jaskinie z całego asesyna podobają mi się najbardziej. Dobra, gdzie teraz? Tak, do góry, do boku. Właśnie nie bardzo jest gdzie się ruszyć. Ajaj, właśnie nie bardzo było jak tutaj wejść. O, proszę, jest, dobra. Może tak, znajdźmy ten kamień Majów. Zobaczmy, co z niego się wykluje. On jest tutaj, dobra. To jest ostatni kamień Majów. Aha, dobra, po prostu, czyli widać, nie ma za to żadnej nagrody. Trochę szkoda, ale zawsze to jakiś dalszy procent, większy procent w przechodzeniu gry. Dobra, tu do boku, do góry, do boku, do góry. Musimy nas dalej, kuruję tą samą trasę. Może nie, na to, na ten klif nie wskoczę. Okej, dobra. Co ja szczerze mówiąc mogę zrobić? Aha, tylko mogę wrócić na górę. Tutaj nie bardzo jest jak ten. Dobra. To naprawdę jedna droga prowadzi tam. Potem jedna droga prowadzi tutaj. Ale szczerze mówiąc, stąd nie ma jakby żadnej możliwości przejścia. Free around trunks. Dobra. Aha, dobra. Więc tak to trzeba było zrobić. Szybko zużywa trochę więcej tlenu, ale watch your breath. Indicator, tu jest miejsce, żeby złapać. Dobra, i teraz dalej. Okej, znowu będzie długi odcinek. Jeżeli będzie bardzo długi, powiedzmy ponad godzinę, to wtedy podzielę go na pół. Ale jeżeli to będzie w końcu godziny, to będzie po prostu jeden odcinek. Dobra, a w między odcinkami ja zajmę się tymi zadaniami pobocznymi, typu właśnie u przemytników, czy u tamte zaginięcia. Tu jest skrzynka jeszcze jedna, okej, dobra. Czy tu jest jakieś miejsce, żeby się wynurzyć? Jest, dobra, to ja skorzystam. Okej, i nurkujemy dalej. No pewnie traps and obstacles. O, proszę. Jakieś urozmaicenie, dobra, to po prostu przypłynę tutaj. No, nie jest to jakieś trudne bardzo, ale jest to interesujący pomysł. Co to jest? To są jakieś ruiny jakiegoś tego, czegoś. Rajs, dobra, wynurzę się. Dobra, i jesteśmy tutaj. Tu jest skrzynka za mną. Ja się udam po nią też. I to powinny być wszystkie chyba skrzynki. Man, 500. Dobra, tak z ciekawości. Teraz tak. No stąd jeszcze nic nie zrobię. Więc tu widać trzeba jeszcze się zanurzyć. Przecież mówiąc, nie, chwila. Aha, powiedział, jakbym coś wiedział, a szczerze mówiąc, to albo to jest na górze, albo tam coś jeszcze jest. Dobra, to zanurkuj i przepłyń jeszcze tutaj. Pułapka jest dość irytującą przeszkodą. No, o nie,
wraca. Dobra, płyniemy tutaj. Tutaj widzę, że coś jest. O, chwileczkę, no jest. O kurde, dobra, nie będę się zatrzymywał, bo tu widzę, że powietrza to nie mogę zaszaleć, ale tu jest. Tutaj miejsce do złapania oddechu. Dobra, i nurkujemy dalej do celu. Widzę, zrobili. O! To rani, to całkiem mocno. Takie trochę. Można nawiązać, szukać nawiązań do tych laserów w filmach szpiegowskich. Dobra. Okej, dalej. O, dobra, tu się trzeba będzie ostro. Właśnie. O, powietrze się kończy. Dobra. Okej, dobra, i tu chyba. Chyba to jest koniec jaskiń, tak? Znaczy koniec pływania, może nie koniec jaskiń. Tak, to jest koniec pływania. Okej. Szczerze mówiąc, coś mi się wydaje, że to się będzie zawalać. To się będzie zawalać, bo szczególnie to pierwsze jest takie. Okej, dobra, tam trzeba było po prostu skoczyć do. Dobra, nie będę szukał jakichś utrudnień. Tu. Dobra, i kontynuujemy dalej. Tu na drążek. Tu i do góry. I teraz bicz. Przedostaliśmy się. I teraz ten, tylko teraz, żeby nie spaść. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Press space. Okay, hold shift, press space. Aha, czyli po prostu wychodzi samo, ale to nie jest takie proste. To jest coś, czego nie rozumiem. Meksyk mi się podoba, matko. Climb the chamber. I znowu futurystycznie. Znowu trzeba będzie z kimś walczyć. Być może z Vasquezem. O, dobra. Co tu jest? Zrobić. We must reflect. A, jakie cwane. Dobra, to tak, weźmy, usuńmy ten. Ten element.
one pewnie muszą od tego. Dobra. Teraz ten może przesunę tutaj. Teraz tak, one. Tak to miało wyglądać. O, shit! W pięciu ruchach albo mniej. Dobra, ale teraz już wiem, co trzeba zrobić. Myślę, że w 5 minut albo mniej, to takie 5 minut, okej. Dobra. Aha. Dobra. Będę musiał to sobie zrobić jeszcze raz dla siebie, żeby zrobić to w sumie na 100%. Dobra, okej, jest ten dysk. Dobra, dziwny jest ten... Dziwny jest dźwięk chodzenia po tych płytach. Take the artifact. I pewnie znowu ktoś przyjdzie i trzeba będzie uciekł. No nie, jednak nie. Evelyn, were you successful? Do not show me. I have seen too much already. I need never lay eyes on it again. Mama, I will return to New Orleans and set everything right. Then I will send for you. My dear tenacious daughter. I want nothing more than to be close to you again. But this colony is my place now. The people here need me. Nouvelle Orléans will always be haunted. I understand. Don't worry. This will not be the last you see of me. Be careful, my child. Słodziaśnie. Okej, dobra, to zrobię jeszcze raz. Ale to dla siebie tylko. Natomiast co się teraz stało, to mnie zastanawia. Okej, dobra. Secured. Villain traveled back to New Orleans. Dobra, okej, okay, czyli po zdobyciu drugiej części dysku przepowiedni, Evelyn wraca do Nowego Orleanu, żeby poszedł dalej szukać Vasqueza, którego uważa za bycie tego Company Man. Dobra. No okej, okay, no to zobaczymy, co się będzie działo. Pewnie to znowu będzie Success and Bitter Sweet Reunion Awaits Home. Co tu się dzieje? Dobra. Pewnie jakieś te, jakieś... Jeszcze mnie korci podskoczyć do sklepu z bronią, chociaż nocny trwa już tak maksymalnie długo, że to jakaś porażka. Ja jeszcze podejdę do sklepu z bronią i tam po zobaczeniu skończymy odcinek. Dobra. Wszystko zrobiłem, co chciałem. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i na razie, cześć.